Powietrze pachniało słono. Przeszła przez plażę i weszła do wody zimnej, zielonej, słonej, bezkresnej. Zanurkowała i płynęła, a fakt, że dawno była głęboko, bez dostępu powietrza, nie robił jej żadnej różnicy. Aż sama dziwiła się, jakie to łatwe. Oddychała zupełnie normalnie, mimo że schodziła głębiej i głębiej. Co to za ściema z całym sprzętem? Ludzie zrobią wszystko, żeby coś kupić, myślała, mijając rafy koralowe, wytryskujące z nich ławice tęczowych rybek, przepływające stare frytki i reklamówki. Tak naprawdę w wodzie jest mnóstwo tlenu. Im głębiej, tym robiło się ciemniej. I nim się spostrzegła, była już przy dnie oceanu. To musiało być gdzieś tutaj, pomyślała z przekonaniem, patrząc na stare pralki, kawałki desek surfingowych i kadłubów zatopionych statków, butelki po Jacku Danielsie, wśród których jak bezdomni myszkowały wyniszczone, podtrute syreny. Szukasz kogoś? Spytała ją jedna z nich, podpływając. Miała ochrypły głos, kalifornijski akcent i rozbiegane oczy dworcowej oszustki. Musiała być kiedyś ładna, miała czarne oczy i zepsutą od trądziku cerę. Jej włosy zawiązane były siatką z Kmartu. Mogę ci pomóc. Szukam odpływu całego oceanu, powiedziała Fa. Czego? Odpływu oceanu, wiesz gdzie to jest? Upław? Powtórzyła tamta bez przekonania i Fara spostrzegła jej ogon, chory, obłupany z łusek, pozalepiany brudnymi plastrami, spod których widać było zaognione, chore tkanki. No jasne, to bardzo niedaleko. Gdzie? Powiem ci, jak mi dasz litr wódki. Nie mam wódki. Co miała robić? Przed jej oczami przepłynął akurat rozmoczony, porwany widocznie przez falę numer Yoga Life. Schwyciła go i rozlepiwszy zbrylone strony, przeczytała dość nieczytelny, ale szokujący artykuł o tym niepokojącym zjawisku, przez które syrenom grozi wyginięcie. Opanowane fascynacją ludźmi i ich światem, dziesiątki tych stworzeń opływają rokrocznie całe nabrzeże, znosząc do swoich siedzib wszystko, co wyrzucą ludzie, konstruując na dnie oceanu przedziwne, mające imitować ludzki świat koczowiska. Budują je między innymi z czarnych skrzynek, rozbitych samolotów, puszek po Coca-Coli, starych butów, drutu kolczastego i kawałków pianek do windsurfingu. Równie tragicznym zjawiskiem jest uzależnienie się przez nie od resztek heroiny w strzykawkach, które ludzie wrzucają do rzek, a także wysysanie z butelek ostatnich kropli wysokoprocentowego alkoholu,
który działa na ich organizmy szczególnie silnie i uzależnie.